Leszek Szymowski, Rozmowy o Polsce. Witam serdecznie. Gościmy dzisiaj u Andrzeja Zasiecznego, wydawcy książek, głównie historycznych. Proszę pana, pan wydał książkę pod tytułem Dwa strzały, książkę Henryka Piecucha. Jeden strzał to był strzał do papieża w 1981 roku. Drugim strzałem Henryk Piecuch określa wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Jak pan sądzi, czy te dwie tragedie narodowe mają ze sobą coś wspólnego? Bo ja słyszałem taki pogląd, że zamach na Jana Pawła II nie mógł się odbyć bez wiedzy i zgody generała Jaruzelskiego, który bał się, że po wprowadzeniu stanu wojennego papież, będący głową kościoła, będzie takim przywódcą duchowym Polski i Polaków, i to on będzie miał największy autorytet, który może doprowadzić jakoś do obalenia tej władzy. Myślę, że przeceniamy rolę generała Jaruzelskiego. Na pewno to wydarzenie, czyli zamach na papieża, nie odbył się ani za zgodą, ani bez zgody generała Jaruzelskiego. Kto inny podejmował w tej sprawie decyzję i kto inny ten zamach przygotowywał, wykonywał, a potem zacierał ślady, gdy toczyło się śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności owego zamachu. Ale przecież w tym zamachu i w przygotowaniach brali udział Polacy. Na ten temat to na pewno zdania są podzielone, a jeżeli brali udział, to raczej w charakterze przygotowawczym. To znaczy, myślę, że tutaj polskie służby specjalne mogły zebrać informacje dotyczące sytuacji w Watykanie i te informacje przekazać wykonawcom, czy też strukturom, które ów zamach przygotowywały. Teraz się kończy w IPN-ie śledztwo dotyczące właśnie udziału Polaków w zamachu na Jana Pawła II. Ono zmierza, jak już oficjalnie wiadomo, do umorzenia. Czy pan się spodziewa, żeby to śledztwo wniosło coś do naszej wiedzy, jeśli chodzi o okoliczności tego spisku nazwanego spiskiem stulecia? Nie sądzę, żeby tutaj można się było jakiejś rewelacji spodziewać, czy nowych informacji. Myślę, że informacje na temat tego wydarzenia znajdują się w innych archiwach i gdzie indziej trzeba ich szukać i gdzie indziej powinno być to śledztwo prowadzone. Pan ma na myśli archiwa moskiewskie? No oczywiście. Czyli oczywiście. Pan jest zwolennikiem tej tezy, że to Moskwa stała za zamachem na papieża? Jak najbardziej. Myślę, że decyzja była podjęta właśnie w Moskwie, że kierownictwo polityczne mocarstwa światowego, jakim wtedy był Związek Radziecki, w tej kwestii podejmowało decyzję i z tego zamachu największe korzyści to właśnie odniosłaby Moskwa, a nie Polska czy inne kraje. To znaczy co, oni nie uwzględnili, że się ten zamach może nie powieść? No myślę, że to akurat nie było brane pod uwagę, bo zamach po to jest wykonywany, żeby się powiódł, a nie po to go się przygotowuje na pewno dużym nakładem sił i środków, żeby okazał się on nieskuteczny. Pan widzi jakieś tropy, które by wskazywały na udział polskich służb w zamachu? Wiemy dzisiaj, no bo ujawnił to IPN, że funkcjonariusze 4 Departamentu byli na placu Świętego Piotra zarówno w dzień inauguracji pontyfikatu w 1978 roku, jak i potem podczas zamachu 13 maja. No to gdzieś te polskie ślady się tu przewijają. No zadaniem 4 Departamentu była inwigilacja Kościoła katolickiego i jednym z obszarów działania i zainteresowania tegoż departamentu był oczywiście Watykan, polityka papieża, a w szczególności polityka Polaka, papieża wobec Polski, wobec polskiego społeczeństwa, które jak wiadomo w większości jest wyznania katolickiego. I to jest oczywiste, że Departament IV, a i na pewno drugi, znaczy nie drugi, a pierwszy, czyli wywiad, interesował się Watykanem, interesował się planami papieża, jego polityką,
i wcale się nie dziwię i bym się nie dziwił, gdyby było tak, że zawsze, czy to pracownik kadrowy, czy współpracownik tajny, czy jawny, jest na placu Świętego Piotra, gdy papież się również na nim pojawia, gdy wygłasza przemówienia. To, a zwłaszcza w tamtym czasie, czyli w roku 1981, kiedy był u nas ten okres, który jest nazywany Karnawałem Solidarności i kiedy sytuacja polityczna w Polsce była dynamiczna i było wiadomo, że jakiś wpływ na tą sytuację ma i może mieć papież Polak. A jak silna była agentura w Watykanie? Trudno na to pytanie dzisiaj precyzyjnie odpowiedzieć, bo jak wiadomo, archiwa Departamentu IV zostały zniszczone, a był w nich zarejestrowany, każdy ksiądz miał swoją teczkę, każdy kleryk, chyba większość zakonników i zakonnic również, więc Departament dysponował wiedzą ogromną i gdy księża czy zakonnicy wyjeżdżali do Watykanu, żeby tam się kształcić czy wykonywać inne zadania w Stolicy Apostolskiej, przekazywani byli do Wydziału Pierwszego i przekazywane były ich teczki do Wydziału Pierwszego i ci, którzy byli mniej czy bardziej aktywnymi współpracownikami, to byli na pewno dalej prowadzeni i różne zadania w Watykanie wykonywali. Ale to nie jest tak, że zniszczenie tych archiwów Departamentu IV oznacza, że już na zawsze jesteśmy pozbawieni wiedzy na temat tego, czym się Departament zajmował i kto był jego współpracownikiem, bo wszystkie ważniejsze dokumenty, zwłaszcza dotyczące spraw personalnych, dotyczące podejmowanych działań, ważniejsze wszystkie raporty, były mikrofilmowane i wysyłane do Moskwy. I z pewnością istnieją one, są przechowywane w archiwach służb specjalnych obecnej Rosji. Oczywiście nie wiadomo, czy kiedykolwiek będziemy mieli do tych dokumentów dostęp. Być może nigdy, ale można sobie wyobrazić, a nawet mieć pewność, że różne informacje w tamtych archiwach się znajdujące były, są i będą wykorzystywane przez rosyjskie służby do realizacji swoich celów, swoich zadań w Watykanie, skoro głównie w tej chwili na ten temat mówimy, ale oczywiście w innych miejscach też. A jak wyglądała ta operacja zacierania śladów, o której pan wspominał po zamachu? No bo wiadomo, że Alijakka został schwytany, aresztowany, potem skazany, a inni? No były różne wyjaśnienia w mediach, sączone różnymi metodami przez między innymi współpracowników służb specjalnych, będących zachodnimi dziennikarzami, czy nawet pisarzami w późniejszym czasie, już różne książki na temat zamachu pojawiły. Wiadomo, że niektórzy z tych dziennikarzy, którzy na przykład eksploatowali trop bułgarski, czy trop turecki, czy inne teorie na temat tego zamachu propagowali, byli mniej lub bardziej ściśle powiązani ze służbami specjalnymi, przede wszystkim radzieckimi, ale też i z innych krajów. Może pan jakiś przykład podać? W tej chwili nie jestem tutaj przygotowany, żeby wymieniać nazwiska. To one są znane. To jest historia ostatnich 30 lat. Tych nazwisk naprawdę sporo było i to, żeby do tych nazwisk dotrzeć, to nie ma większego problemu, ale ja w tej chwili ich nie wymienię. W jaki sposób zacierano jeszcze ślady poza tymi propagandowymi mechanizmami? No tu były różne informacje sączone przez środowiska dyplomatyczne, dyplomatów tureckich,
na przykład eksploatowany wątek bułgarski, agenci wywiadu bułgarskiego też byli na placu świętego Piotra i jest podejrzenie, że mieli ułatwić właśnie ucieczkę Ali Akcy. Oczywiście, gdy trwało śledztwo prowadzone przez włoski wymiar sprawiedliwości, no to się Bułgarzy wypierali, twierdzili, że padli ofiarą prowokacji i tak dalej. No, ja sądzę, że rzeczywiście mieli pomóc uciec zamachowcowi, bo oczywiście metoda zacierania śladów polega również na tym, żeby pewne akcje wykonywać obcymi rękami. Czyli gdyby, tak jak to miało miejsce, zamach się nie udał, a okazałoby się, że funkcjonariusze KGB na przykład są na placu, pewnie byli, ale gdyby zostali ujawnieni i aresztowani, poddawani przesłuchaniu, to wymiar propagandowy i polityczny takiego faktu byłby no zdecydowanie inny niż taka sytuacja, że zamachu dokonuje Turek, do tego jeszcze członek faszystowskiej organizacji Szare Wilki, znanej w Turcji z dokonywania zamachów na lewicowych dziennikarzy i działaczy związkowych polityków, a pomaga mu jeden, dwóch czy więcej Bułgarów. To po prostu to jest zupełnie inna sytuacja, inny wymiar propagandowy. Ali Akcza uchodzi w powszechnej opinii za wariata. Czy pan podziela to, czy te opinie, czy według pana on udaje? To jest jakaś jego gra? Myślę, że Ali Akcza to nie był świadomy, kto go wynajął, kto zlecił mu przeprowadzenie zamachu. W służbach specjalnych znana jest technika działania pod obcą flagą, czyli agent wywiadu się przedstawia jako agent zupełnie innego wywiadu, ma odpowiednie dokumenty, odpowiednią legendę. A taki ktoś jak Akcza, któremu grunt się palił pod nogami w Turcji, musiał uciekać i chętnie się oddawał pod opiekę kogoś, kogo uznawał za wiarygodnego partnera, kto mu płacił, to mógł być i na pewno był niezorientowany do końca, jaki jest mechanizm tej operacji i kim są doceniodawcy zamachu na papieża, a zupełnie czym innym jest to, co wygadywał, wypisywał po aresztowaniu. Przez pewien czas na pewno toczył walkę o życie. Z pewnością się obawiał, że sąd może go skazać nie tylko za ten zamach, ale i za poprzednie zamachy, że może być wydany na przykład do Turcji i tam w więzieniu spędzić resztę życia w najlepszym wypadku. Więc mówił to, co mu zasugerowano. W końcu spotykał się w więzieniu z wieloma osobami i to, jakie dostawał sugestie na temat tego, co ma mówić, jakie teorie snuć, to na temat też już wiele napisano i ja go osobiście za wariata nie uważam, aczkolwiek na pewno nie ma on też osobowości człowieka normalnego. Pewnością jest to dewiant, degenerat, bo człowiek o jakimś systemie wartości, że tak powiem, ludzkim i na pewnym poziomie rozwoju no, nie zabija z powodów ideologicznych innych ludzi. Mhm. A proszę pana, ci oficerowie, którzy w Rzymie inwigilowali Jana Pawła II, to nie tylko w Rzymie, oni potem przeszli przez okres weryfikacji w sposób zaskakujący, bo wszyscy z wyjątkiem Aleksandra Makowskiego zostali zweryfikowani pozytywnie. Generał Czempiński jest tutaj tego najlepszym przykładem. Nawiasem mówiąc, on miał kryptonim wywiadowczy Acza,
który, jak wynika z dokumentów IPN, wziął się właśnie z fascynacji Ali Akczą. Jak pan to ocenia? Czy to mogła być jakaś próba kupienia milczenia tych ludzi, którzy mieli o tej najważniejszej operacji wywiadu choćby cień wiedzy? Trudno im powiedzieć, jaki zakres wiedzy o tej operacji mieli oficerowie polskiego wywiadu. Myślę, że niewielki. Myślę, że jeżeli jest tak, że zamach organizowały służby specjalne sowieckie, to nie było żadnego powodu, żeby jakoś głębiej w tą operację te służby wtajemniczały oficerów polskiego wywiadu, czy w ogóle kierownictwo polskiego wywiadu. Jeżeli od strony polskiej KGB dostało zestaw informacji na temat Watykanu i papieża, to myślę, że tutaj się rola Polaków kończyła i naprawdę nie sądzę, żeby była potrzeba, zresztą w pragmatyce działania służb nie ma takiej praktyki, żeby się nadmiarem wiedzy niepotrzebnej nawet służbom sojuszniczym dzielić z tąże służbą. A jak pan w ogóle ocenia proces weryfikacji służb w 90 roku? Czy on przebiegł prawidłowo, czy nie? No myślę, że to hasło grubej kreski, które to już Mazowiecki, nie wiem czy wymyślił, ale w każdym razie głosił, to ta gruba kreska powinna polegać na tym, że w momencie zmiany ustrojowej wszystkie służby specjalne powinny być całkowicie rozwiązane i powinna być zrobiona weryfikacja tychże służb po to, żeby odciąć je od obcych wpływów, przede wszystkim sowieckich. To samo dotyczy, czego nie zrobiono, weryfikacji prokuratury i sądów. Po wielu latach została zrobiona weryfikacja wojskowych służb informacyjnych, które przez całe lata były całkowicie wyjęte spod jakiejkolwiek kontroli i robiły, co chciały. Także myślę, że w roku 90 no jednak został popełniony poważny błąd i my skutki tamtej polityki ponosimy do dzisiaj i będziemy jeszcze długo ponosili. A proszę pana, jeszcze na koniec chciałbym jeszcze do tych służb nawiązać, bo pan mówi, że był to błąd, ale przecież Polska potrzebowała w 90 roku służb, to znaczy trzeba było je stworzyć od nowa? Czy myśmy mieli kadry, żeby je stworzyć od nowa? Czy myśmy mieli doświadczenie ludzi, którzy mogli to zrobić? Myślę, że z punktu widzenia interesów Polski trzeba było służby stworzyć od nowa, bo pożytek ze służb, które nie wiadomo w czyim interesie działają, nie wiadomo wobec kogo są lojalne, myślę, że był niewielki. I zresztą efekty działania tych służb przez ostatnich 20 lat to są raczej mizerne. Jeżeli przyjąć, że głównym przeciwnikiem politycznym, ideologicznym, a w wielu momentach i gospodarczym Polski jest Rosja, to powstaje zasadnicze pytanie. Ilu agentów wywiadu rosyjskiego zostało w ciągu ostatnich 20 lat ujawnionych i aresztowanych? I jakie służby tych agentów ujawniły? No, ja słyszałem o 3 przypadkach, które się zakończyły procesowo. Tam były skazania. Chyba niedużo. To chyba jest niedużo. Pułkownik Henryk Piecuch w jednej z swoich książek, znając bardzo dobrze zasady działania, struktury organizacyjne służb specjalnych, dokonał wyliczeń, iluż to agentów i współpracowników tylko przez analogię do instrukcji obowiązujących u nas, instrukcji MSW, powinny mieć służby rosyjskie w Polsce. I to naprawdę było kilka tysięcy osób. No jeżeli ujawniono
trzy osoby, może jeszcze wobec kilku były prowadzone dochodzenia, to jest to naprawdę niewiele. I na koniec ostatnie pytanie, jeszcze dotyczące właśnie służb specjalnych, bo te służby, o których Pan mówi, one mają teraz dostęp do, znaczy może nie, nawet nie tyle dostęp, bo mają pełną kontrolę nad archiwami, które przekazują do IPN-u i jest duża część tych archiwów zastrzeżonych. Żeby się dostać na przykład do archiwów dotyczących inwigilacji papieża, tych najważniejszych, trzeba mieć zgodę tej czy innej służby. Te służby zgody nie wydają. Ale jest jeszcze inna kwestia. Otóż mamy w ogóle w Polsce teraz 11 instytucji uprawnionych do inwigilacji obywateli, z czego 7 ma status służby specjalnej, bo mamy przecież 2 wywiady, jeden cywilny, jeden wojskowy, mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mamy CBA, mamy CBŚ, mamy jeszcze służby skarbowe, teraz służba celna się bije o kolejny rozrost uprawnień. Czy my jako Polacy potrzebujemy takiej ilości służb? Pytanie jest dosyć trudne. Można powiedzieć tak, że w dobie rozwoju technologii, w dobie rozwoju informatyki, to istnieją inne metody kontroli wrażliwych sfer życia państwa, czy też sfer życia społecznego, niż mnożenie różnego rodzaju służb. Powiem tak, każda z tych służb musi uzasadnić swoje istnienie. Każda z tych służb jest tworem biurokratycznym, który wymaga określonych środków finansowych na swoje funkcjonowanie i rozwój. Nikt, podkreślam to, nie ocenia efektywności pracy tych służb. Kontrola Sejmu jest kontrolą fikcyjną. Nikt nie ocenia, czy środki budżetowe wydawane na funkcjonowanie tych służb są wydawane efektywnie i proporcjonalnie do osiąganych efektów, wyników pracy owych służb. I ja myślę, że takim dobrym przykładem pewnego rodzaju zamieszania i ogromnych wątpliwości, jakie są związane z działalnością służb, to jest sprawa słynnych przygotowań do zamachu na najwyższe władze III RP w wykonaniu pana Brunona K. Pseudonim Agrobomber. Agrobomber z Krakowa. Służby, dokonując genialnych analiz, doszły do wniosku, że on chciał wysadzić Sejm i Senat przy pomocy 4 ton materiałów wybuchowych, które miał podwieźć ciężarówką w okolice Sejmu. Okazało się, że w jego otoczeniu przez cały czas funkcjonowało co najmniej kilku agentów służb specjalnych. Mówi się o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I zadajmy sobie pytanie. Jaki był mechanizm tworzenia tej atmosfery wokół owegoż Brunona K? Skąd on by miał wziąć owe 4 tony materiałów wybuchowych? Bez pomocy tychże służb. No właśnie, to jest dobre pytanie i tym pytaniem kończymy. Dziękuję bardzo.